Hejka dublacy, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj zagram dla Was grę Syrenka Racer. Tym razem to będzie drugi odcinek. A teraz zapraszam do gry. Miejmy nadzieję, że nie będzie się zatrzymała automatycznie nagrywania, albo jeszcze gorzej, kamerka się trzęsła. Co? Bo po poprzednim odcinku tej gry Syrenka Racer kamerka się trzęsła. I to był właśnie problem. Teraz to się w ogóle nie trzęsie, co za Olga chociaż. Wybieramy profil, rozgrywka, kariera, lux, dalej, nowy sezon. I oczywiście to samo, ale tym razem do tego. O, tak. Tak jak się pokazywałem kursorem. Tak się będę ten drugi odcinek będę się nagrywał. Drugie okrążenie. Ale na szczęście jestem na pierwszej pozycji. Co za ulga. Że przynajmniej wreszcie najlepszy zwycięzca będzie w końcu. Ale to się jeszcze okaże. Teraz jest trzecie okrążenie. A jednak niestety nie. Ale przynajmniej na szczęście tak zwycięzca będzie. Co za ulga. Czwarte okrążenie. A okrążeń w tym, na tym torze jest niestety Peru 5. Znaczy teraz, bo ja mówię na teraz mówię Peru. Teraz jest ostatnie okrążenie. No, jest zwycięstwo. To teraz wybieramy fabrykę, ale tym razem odwrotny. Nie normalny, tylko odwrotny. No i niestety porażka jednak znowu, niestety znowu będzie, no. I to jeszcze na fabryce, to nie powinno być żadnych porażek, tylko zwycięstwo powinno być. Zamiast porażek cholernych, no. A ja porażek nienawidzę. Ja niestety będę miał rację, bo porażka jednak będzie niestety. I to jest właśnie problem, że porażka znowu będzie. Jak jeździłem ten sport teren, to dobrze sobie, żebym sobie jeździł. A jak jeździ teraz z luksem, to niestety będzie porażka. Na tej fabryce. Niestety. Może jednak dogonię w końcu. Co? No nie no, znowu mnie dogonię. Dobra. Muszę zrobić przerwę w nagrywaniu, bo widzimy się za chwilę, jak zaliczę ten wyścig. No, wreszcie zaliczyłem w końcu. To teraz miasto. Tak, miasto. I tym razem odwrotny, nienormalny. Tylko odwrotny.
Teraz drugie okrążenie. Teraz to miasto, to ten tor miasto, teraz są nie 5, tylko 3 okrążenia na Scyńskie. 3 okrążenia. Teraz to już ostatnie okrążenie. No, mamy wreszcie zwycięstwo. To teraz biedna dzielnica. 3 okrążenia i normalny. Spróbuję jeszcze nagrać kiedyś na Bandicamie jakieś gry, na przykład ale tylko to biorę po wymianie procesora AMD. AMD 7 Prom 3000+, na AMD Athlon 64X2 4600+. Może będzie lepiej działać na nagrywanie filmików, znaczy gier na tym komputerze stacjonarnym, na tym Madicamie, na tym komputerze stacjonarnym. Bo to jest niestety, ten komputer słaby jest niestety. Ta płyta główna oczywiście. Stara jest już ta płyta główna. Dlatego, właśnie kupię, żeby grać te stare gry retro. Znaczy, które nie działają na nowszych systemach operacyjnych. Na przykład Windows 7. Nie działa na nowszych systemach, nie działa na przykład na 7. Nawet Forza 2 nie działa w ogóle nie uruchamia się, włącz się, bo skakuje na... Jak miałem jeszcze wtedy na przykład Windows 7. Maluch Razer też są problemy z tymi... Znaczy Maluch Razer 1 na przykład ma problemy z uruchomieniem Windowsa, no, począwszy od Windowsa 7 niestety. Maksymalnie może działać na XP-ku niestety. Bo to właśnie kupiłem płytę główną marki GigaVitek 850GBF9, żeby stare gry dobrze działały na Windowsie XP. Niestety. Na szczęście mój filmik się nagrywa i nie trzęsie wcale ta kamerka. Co za ulga, że się wcale nie trzęsie, nic się nie dzieje. No, mamy już zaliczone, to teraz hipermarket, 3 okrążenia i normalny. Thank you.
może w końcu gonię tego radiowóz milicyjny, co? Żeby w końcu wygrać zamiast przegrywać. Nie udało się niestety. Jednak porażka będzie niestety. Tak, porażka niestety. Nie udało się wygrywać. Dobra, zrobię jeszcze raz przerwę na grywaniu, muszę zaliczyć ten wyścig. Widzimy się za chwilę. No, mamy zaliczony wyścig w końcu. To teraz wokół jeziora. Ale tym razem odwrotny, nie normalny, tylko odwrotny. I znowu będzie porażka. Znowu. A ja tego nienawidzę właśnie. Niestety. No i uciekł. Jeszcze szybciutko ode mnie właśnie. Debil. O pięknie, uciekł ode mnie i to jeszcze przyjdzie ode mnie uciekł, no. Syt. Nie powinien ode mnie uciekać. To teraz już na pewno będzie porażka, to już koniec niestety. Zwycięstwo. Teraz zaczynają się tylko porażki. Nie podoba mi się porażki. No i tym razem się nie udało. Dobra, jeszcze raz muszę zrobić nagrywanie, dopóki nie zajrzę tego wyścigu. Widzimy się za chwilę. No, wreszcie zwycięstwo po drugiej pozycji. To teraz ostatnio pętla, jak zwykle pętla w górach. Macie 5 okrążeń i oczywiście jak zwykle normalny. Nie odwrotny, tylko normalny. Tak jak w poprzednim odcinku. Niestety. Taki jest właśnie ten syrenka racer.
No, wreszcie zwycięstwo. Dobra. Wychodzimy z tej gry, to już na tyle na tym odcinku, z tej drugiego odcinka tej gry Syrenka Racer. Okej, to już koniec tego filmiku. Jeśli podobał się ten filmik o tej grze Syrenka Racer, odcinek drugi, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia, cześć i pa pa.